Witam Was bardzo serdecznie przy Tomie Czarnadowicu. To jest kolejny odcinek symulatora X-Plane 11. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego materiału. Dzisiaj polecimy sobie Echo Sierra Alfa, czyli Sztokholmu w Szwecji, do naszego Gdańska Echo Papa Gruda Delta. Airbusem A330. Więc ja już tak tłumacząc zaczynam uruchamiać baterię. Wszystko to już pamiętam, że sobie wpisałem. Tak, jeszcze tylko paliwka. O. Grand Power Unit. Power Unit S. Emergency armed. And here's what it is. Enough. Nothing. Logo lines, probe line. Dobrze, więc schody ładować, że jeszcze możemy sobie autobus blokować, żeby przywóz nam tych pasażerów. Gdzieś tam samolot leci? Yes, please. Nie ma to chodzi o tej właściwie. No thanks. Aha, czy ja tu się w ogóle mogę tu z nimi kontaktować? Cabin crew, please take your seats for takeoff. No poczekajcie, poczekajcie, nie o to mi teraz chodziło, ale... Dobrze, witamy na pokładzie za chwilę. Czyli widzicie, już się dowiedziałem czegoś nowego na temat tej maszyny. Oczywiście w tym symulatorze, bo raczej w prawdziwym życiu tak nie jest, że się napisy wyświetlają. Initialization. Lecimy sobie na spokojnie z S-a. No. Tylko papa Gruda Delta. Oczywiście to lotnisko S-a na żywym z wiadomych powodów. To czytam. Wiem, że to się czyta. Echo Sierra Alfa. Tak jak to mówiłem na początku odcinka. SAS 785. Czy 80? Nie mogę tu wpisać 380? Dobra, może najpierw trzeba wpisać do nog.
Nie, nie mogę zostawić to za 19 euro. Uruchommy dalej za tą mapkę jeszcze. Ósemki mogę startować z ósemki, dobra. Dobra. No z ósemki sobie startujemy. Zobaczmy się. Ci wyrzucili. Okej. Okej. Nie wiem, mi tak o co chodziło. Startuję babą lewą. T316 do Penur. Tenor polecimy sobie N130, czyli do domagi. I te 240 do RW. No i teraz pasuje. I tutaj się pozbędziemy już, tego nie było. Musimy się tu pozbędzić, bo nie potrzebuje. Close the doors, please. I no pasażerów, proszę.
Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Welcome on board. We will perform this flight with our first officer and our cabin crew. Currently, we are waiting for engine startup clearance from tower. We are expecting departure in approximately 10 minutes. I will give you more information about our flight during cruise. Have a nice flight. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking from the flight deck. I would like to give you some information concerning our flight. As you know, we have departed around 20 minutes ago and we are presently flying at the cruise altitude. On behalf of airlines, I would like to wish you a nice and pleasant flight. Lean back, relax, enjoy our service. Thank you for your attention. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Welcome on board. We will perform this flight with our first officer. We are waiting for engine startup clearance from tower. We are expecting departure in approximately 10 minutes. I will give you more information about our flight during cruise. Have a nice flight. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Welcome on board. We will perform this flight with our first officer and our cabin crew. Currently, we are waiting for engine startup clearance from tower. We are expecting departure in approximately 10 minutes. I will give you more information about our flight during cruise. Have a nice flight. Końcu się zamknął. Dobra, NPO-Blitz-on. NPO-Blitz-on. Before start checklist completed. No, właśnie nie było before start checklist completed. Dobrze, więc pushback. No thanks. Nie wiem, o co im chodzi, bo oni tam gdzieś tam przesyłają, nie wiem co. ATC clearance for push and start. Please confirm. All ground equipment and services clear. Park brake off. Brakes released. Clear to push. A, czyli nie trzeba tak ręcznie, tylko tu jest teraz... Wiecie, ja nawet nigdy nie wiedziałem. Dobra. Starting engine. Na start position, no to proszę. Kiedy to uruchomimy, będziemy startować z pasa. Taxiway stąd tutaj. Muszę zuruchomimy. Którą to stronę, nie w tą stronę, panie. Na przyspieszyć wykonywanie. Starting engine one. Ostatni engine one.
2. Park brake on. Brake set. You may disconnect the tow. Pięknie. Ten nie wiedziałem, że coś trzeba do się tu robić. After start checklist completed. Pedal full right, check. Full left, check. Full right, check. Full up, check. Full down, check. Pedal full left, check. Flight control check completed. Nie, nie potrzebuję. And see light set on. No sobie dajemy na normal touch. Trzeba męć, bla 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 bla. I punch it off. Na razie. Instant traffic, punch it to runway 08 via L minus 1 do 2. Park brake off. Okay. No i teraz się w końcu nauczyłem wykonywać te checklisty. Niewiarygodne. Spoilerów. Spoilers full. Spoilers half. Spoilers arm. Spoilers half. Spoilers full. Spoilers retracted. Spoilers arm. Tam już spoilery są okej. Satrapik. Train up and take off. Runway 08. And in lights. Cabin crew. Please take your seats for takeoff. Flaps 1. Klapy autobrejki. Nie damy. Będę stabilizować. Man,
100 knots. Before takeoff checklist completed. A teraz jest trochę buja. V1. Rotate. Rotate. Positive climb. Gear up. Zero. Need to check, sir, if everything is okay with the spoilers disarmed. Dajemy na 380 w pozycji climb. Autopilot 1, cross check. Standard Barrow cross check. Passing flight level 063. Nie drodzy na climb. Czemu się wydać, co włączyły nagle? Zapraszam bardzo, ja nic nie ruszałem. I paczki. After takeoff checklist completed. I wnosimy się przez cały czas, nie ma sensu. Wyrównywać wysokość, żeby zdobywać prędkość, lepiej się wznosi przez cały czas i w międzyczasie też zdobywać prędkość. Nagrywam to jak coś pierwszy dzień szkoły, więc możecie zobaczyć, z jakim to jest robione, z zapasem są te filmy nagrywane. Belts off. Ja z czasem stoimy, no patrzcie, no jeszcze najtrochę czasu zostało do końca odcinka. No dobrze, lecimy. Jako Pepa Clear UDL to oczywiście wiatorik nawet się pojawił. Jaka różnica ciśnień, tam było 1009 hektopaskali, a u nas w Gdańsku jest 1016 hektopaskali.
Dobrze, więc to było na tyle w tym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się zmierzę na i zobaczenia na razie w następnym odcinku. Na razie.